Cześć, chciałem Wam pokazać, jak możecie organizować sparingi oraz zapraszać na nie innych zawodników. Klikamy na zakładkę sparingi, dodaj sparing, nazwę sparingu. Dyscypliny, jakie będą, boks, data i godzina rozpoczęcia, no najbliższa sobota, godzina, miasto, miejsce i ulica. Klikamy zapisz. No i sparing został utworzony. Aby to zrobić, nie trzeba ani się rejestrować, ani logować. Kiedy mamy już sparing, w którym chcielibyśmy wziąć udział, możemy wysłać swoje zgłoszenie. Aby to zrobić, musimy być zarejestrowanym użytkownikiem i następnie się zalogować. Więc loguję się. Wybieram sparing. I teraz mamy formularz zgłoszenia. Wybieram dyscyplinę, w której chcielibyśmy walczyć. Wpisujemy swoją wagę i opcjonalnie staż treningowy. I wysyłamy zgłoszenia. No i moje zgłoszenie jest informacją dla innych zawodników, którzy chcieliby wziąć udział w sparingu, czy znajdą jakiegoś sparing partnera, bo wiedzą, w jakiej dany zawodnik chce startować w dyscyplinie, w jakiej jest wadze, czy ma podobne doświadczenie. Kiedy wysłałem już zgłoszenie, mogę je też skasować, dając innym bez zrozumienia, że jednak nie będę mógł brać udziału w sparingu. I na tym etapie jest to jakby już wszystko, tak? Zgłosiliśmy się, dajemy innym znać, że będziemy sparować i zjawiamy się po prostu na sparing o określonej dacie, godzinie i miejscu. Natomiast jest jeszcze opcja, że możemy zaprosić danego zawodnika, żeby z nami sparował do walki, do sparingu. Więc trzeba być zalogowanym użytkownikiem, wysłać swoje zgłoszenie do danego, na dany sparing. No i tutaj wybieramy zawodnika, którego chcemy zaprosić. Klikamy wyślij zaproszenie i on dostanie powiadomienie e-mail, że dostał zaproszenie do sparingu. I teraz musi podjąć decyzję, czy akceptuje zaproszenie, czy też je odrzuca. Po akceptacji też będzie można ustawić, jaki był wynik tej walki, czyli to osoba zapraszająca będzie też musiała ustawić, czy wygrała, przegrała, czy zremisowała. I kolejnie przeciwnik dostanie powiadomienie e-mail i będzie też musiał je zaakceptować albo odrzucić. No i te wszystkie walki zostaną, wiadomo, dodane do walk, które odbyły się w danym sparingu, jak również dodane do profilu zawodnika. Tutaj są akurat walki turniejowe, będzie kolejna tabelka, gdzie będą oznaczone sparingi. No więc na chwilę obecną to wszystko. Myślę, że można by później nawet dodawać jakieś nagrane wideo z tych sparingów, jeśli mielibyście takie pomysły, więc czekam na jakieś dalsze propozycje, jakbyście widzieli rozwój takiej funkcjonalności. Też, aby zachęcić Was do wzięcia udziału w tym i wypróbowania tej funkcjonalności, postanowiłem, że dla pierwszych 100 osób, które wyślą zgłoszenie na jakiś sparing albo zaakceptują udział w danej walce i sparingu, to spośród tych 100 osób zostanie wylosowany voucher Masters o wartości 150 zł. Więc zachęcam Was do tego i czekam na Wasze opinie. Hej!